Witajcie kochani nasi widzowie. Pozdrawiam was, pozdrawiamy nasz tat, pozdrawia was z pierwszym dniem zimy. Widzicie? Hello winter. W Rosji, to dla polskojęzycznych widzów, w Rosji 1 grudnia to dzień kalendarzowej zimy. No i faktycznej też, szczerze mówiąc, bo w wielu regionach już jest porządna zima. A teraz dla rosyjskich widzów, w Polsce kalendarzowa zima zaczyna się 22 grudnia. Ale my nie spotkaliśmy się dzisiaj w sprawie początku zimy kalendarzowej, a w sprawie albumu, który mogliście zobaczyć ostatnim razem w naszym poprzednim filmiku. Jeśli jeszcze nie widzieliście naszego filmiku, nie słuchaliście naszego albumu muzycznego, zajrzyjcie w opis, który się znajduje pod filmem i tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Mamy dla was przyjemność ogromną zaprezentować album muzyczny z piosenkami dla rodziców i dla dzieci. Jest to 6 piosenek, z czego 3 to są piosenki do kąpania, a później 3 piosenki, 3 kołysanki do spania. Też w opisie znajduje się drugi link do całego albumu z wersjami instrumentalnymi niektórych utworów, tam gdzie ja śpiewam, tak żebyście... Ja, i teksty tam też się znajdują. Link do tekstów. Na wszystkie piosenki. Na razie niestety musicie, rosyjscy widzowie nasi muszą poczekać, bo nie mamy tłumaczeń rosyjskich. Nie jest to takie proste, jak się okazało. Ale powoli będziemy wszystko przygotowywać i uzupełniać te braki. Nie martwcie się teraz też do rosyjskich widzów. Piosenki możecie słuchać, zwłaszcza kołysanki. Możecie je nucić i tyle. Nucenie też pomaga, albo po prostu możecie je włączyć i słuchać sobie wieczorem do snu. Także dorośli, którzy nie mają dzieci, mogą tych piosenek słuchać. Teraz wracając do polskich widzów. Teksty do piosenek są, utwory z moim przykładowym śpiewem i piosenki instrumentalne, w wersjach instrumentalnych. Piosenki mają otwartą formę, dlatego jeśli zaśpiewacie coś inaczej, nie ma problemu. Tekst, jeśli zmienicie, też nie ma problemu, zwłaszcza kołysanka ostatnia jest tak zrobiona, że możecie zaśpiewać śpi mój mały koniku, śpi mój mały króliku, myszko, kogo tylko chcecie, jak nazywacie zazwyczaj swoje dzieci, pieszczotliwie, tak możecie zmieniać tekst. To jest taka nutka kreatywności dla was. Jak powstał album? Po prostu życiowo powstał. Urodziła się nasza Wierka, którą mieliście już okazję poznać w naszych wcześniejszych filmikach. Urodziła się i ja jako ojciec w trakcie różnych naszych zajęć, czynności domowych, pojawiały się czasami u mnie pewne melodyjki, pieśni w głowie chodziły. Z czasem niektóre już miały tekst, do niektórych trzeba było napisać dodatkowo tekst, uzupełnić go, poprawić. I takim sposobem, opierając się na tych melodiach, które miałem przez ostatnie kilka lat, już tam przez ostatnie prawie 3 lata zebrane, na bazie tych piosenek stworzyłem te utwory, które możecie posłuchać. Dobra, wystarczy tego mojego gadania. Wchodźcie w linki, które znajdują się w opisie filmu, słuchajcie, a przede wszystkim komentujcie. Dajcie mi proszę znać, na ile wam się to wszystko podobało. Bo to nie jest koniec naszego projektu z piosenkami dla dzieci. Będą też inne piosenki, są już też kolejne pomysły i pewnie nowe będą się pojawiać. Więc wasze porady od was będą dla nas bardzo cenne. Miłego słuchania!